Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Bardzo się cieszę, że znów do Państwa mogę coś tam powiedzieć. Na wesoło i ogólnie. Bardzo dziękuję za wpłaty, jakie Państwo dokonują, za to, że Państwo piszą do nas miło, czasem niemiło, różnie, dziwnie, ale bez wulgaryzmów i to mnie cieszy. Proszę lajkować, podbijać, łapkę dać. Jak to było, podaj Panu łapkę, tak? I udostępniajmy to. Szanowni Państwo, zima nam trochę daje popalić, to znaczy niska temperatura, ale myśmy odwykli trochę od tego wszystkiego, prawda? No cóż, zawsze ciepło, zawsze deszczowo, zawsze tak niejako. Czy nijako, a teraz tak ładnie, zimowo i fajnie. I z tego się cieszmy. Tu nam poluzowali trochę, dalej nam luzują różne rzeczy, więc z tego także też możemy się cieszyć. Czy to słuszne, czy niesłuszne, nie będziemy na temat tego dyskutowali. Otóż, proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć o wielu innych rzeczach i aspektach w tak oczywiście krótkiej, ale jakże obfitej naszej pogadance. Otóż otworzyliśmy zbiórkę na Facebooku. Facebook daje takie możliwości na sprzęt, na kamerę. Ktoś napisał, a czy dostanę od Pana na jedzenie? No chyba żartownik jakiś, prawda? Bo jakby był w takiej potrzebie, dostałby nawet całą furmankę jedzenia, jakby potrzeba było. Proszę Państwa, bądźmy tak mili i wpłaćmy, chociaż ja mam na swoim YouTubie, jak to się mówi, 3,5 tysiąca znajomych. No, uznajmy, że jeżeli 5% tego w ogóle z nami kojarzy, to jest inna sprawa. Ale gdyby chociaż tak każdy złotóweczkę, jakby to by było miło, a 5 złotych, no to już w ogóle była rewelacja. I mielibyśmy na kamerę, na sprzęt, który chcemy dla Państwa wykorzystać. Państwo piszą, kiedy będzie nowe, kiedy będzie nowe, no będzie nowe. Tylko nasze sprzęty już się po prostu wypalają. I za chwilę obraz będzie jak, nie wiem, w starych filmach przedwojennych. A chcemy dla Państwa wyglądać korzystnie. Chcemy robić bardzo dobre filmy, dobrej jakości. A teraz będziemy mieli nawet już studio, gdzie będziemy mogli w tym studio robić ciekawe, ładne programy i zapraszać innych. Dlatego właśnie mówię, wspomóżmy to dzieło, tak, żebyśmy mogli robić, działać i pomagać. Bo to jest bardzo ważne. Kiedy wszyscy razem solidarnie damy chociaż jaką część. Proszę Państwa, pomimo tego, że działa ta cała pandemia, jak ja to mówię, to wszystko razem, ja pracuję, ja tu robię i niekoniecznie online. Bo też do mnie przyjeżdżają ludzie, o czym zaraz powiem. Ale online też można pisać, można rozmawiać ze mną na Skype'ie, można bardzo wiele rzeczy i tą drogą osiągnąć. Otóż będzie teraz trochę tak, ja wiem, smutnie, dziwnie, a nie wiadomo jak to będzie. Otóż moja znajoma postanowiła zrobić taki eksperyment i mówi, a zrobię, żebyś miał o czym pisać, a właściwie mówić. Zadzwoniła na jakąś infolinię, no tam są wróże, wróżki, magowie i tak dalej, gdzie pisało, że połączenie i rozmowa jest za darmo. Kosztuje tylko wykonanie jakiegoś rytuału. Ale być może nie będzie potrzebny, więc będzie za darmo. No więc zadzwoniła, zaraz jakiś zgłosił się miły pan, bardzo miły pan i powiedział, że wybrał dwie karty. Ale niestety jedna jest dobra, a druga jest zła. I tą złą trzeba oczyścić rytuałem za 1500 zł, bo inaczej to ta dobra też nie będzie miała sensu. Więc po co w ogóle mówić o tej dobrej, skoro trzeba najpierw tą złą oczyścić? Czy pani się godzi, od razu pada pytanie, na wykonanie rytuału? Tam na dole będzie pani potem miała na stronie, gdzie wpłacić. No ale moja znajoma oczywiście... No nie jest naiwna, robi to dla eksperymentu, mówi,
Proszę pana, 1500 zł za rytuał, ale co to będzie? Proszę panią, widzę, że jest pani zainteresowana, a karta naprawdę jest mocna i gorąca i trzeba działać natychmiast. Zejdziemy do 600 zł. Za 600 zł już zrobimy to, bo czuję, że muszę to zrobić dla pani. A moja znajoma mówi, no bardzo mi miło, ale ja nie chcę tego. Może najwyżej przyślijcie mi numer konta i ja wpłacę wam na to konto i się zastanowię. Proszę panią, odpowiada ten, w tej sytuacji, ponieważ czuję, że no ja muszę to zrobić, trudno, może mi inni tam powiedzą, że wariat jestem, no niech będzie, trudno, ale ja muszę to zrobić. 250 zł chociaż niech pani da. No i tu nasza rozmówczyni, moja znajoma, bierze po prostu się i rozłącza. Proszę państwa, z 1500 zł wchodzimy na 250. No ciekawa obniżka. W ciągu 10-minutowej rozmowy. No za darmo może nie, ale chociaż 250 zł. Państwo mówią o normalności? O tym, że ktoś tu mówi, że bierze pieniądze? Tu dopiero jest dziadostwo i naciąganie. Tu dopiero się dzieją cuda, cuda magiczne. 1500 zł za pomachanie rękami. No, zejdziemy do 600. A, proszę panią, pani się nie wycofuje. Ja czuję, że ja muszę to zrobić. 250. No, dobrze. Tak się właśnie naciąga frajerów. To jest tak jak z tą wiarą w te różne cuda. Przychodzi facet do apteki i mówi, czy ma pan, panie magistrze, jakąś miksturę na porost włosów? Magister patrzy na łysiejącego dość mocnego człowieka i mówi, ależ oczywiście mam genialną maść. Ale ów łysiejący pyta się, przepraszam, ale czy ona działa, bo no, widzę, że ona kosztuje. Proszę pana, oczywiście, że działa, odpowiada magister z apteki. Czy widzi pani tego, tom, tam, no, tego człowieka tam w kącie? Widzę. A widzi, jakie ma wąsy? No, bardzo duże. To jest moja żona. Próbowała tą maść odkręcić zębami. Ale to było dobre! Także, proszę państwa, to jest właśnie ta wiara w te różne cuda. Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że nasze filmy, które tutaj wrzucamy, mają takie no, zainteresowanie. Cieszę się, że państwo dyskutują z nami i piszą na temat tych różnych filmów. Niektórzy oczywiście piszą tylko tyle, będzie coś nowego. Cieszę się, że pan jest. No to też może i miłe, ale coś nowego będzie, oczywiście, że będzie. Natomiast cieszę się, że mają taki oddźwięk i że nasze filmy, gdzie tutaj występuje nasz kapelan, są też tak miło przez państwa widziane, oglądane. Będą kolejne, jak powiedziałem, będzie teraz odcinek o snach, będzie potem odcinek o eksterioryzacji, czyli wychodzenie poza ciało. Ostatni odcinek, jaki zrobiłem, połączyłem się, to jest przecież Nikola Tesla. No, tutaj to bardzo mocny jest to odcinek, bardzo mocno powiedział. Wielu się z tym nie zgadza, wielu się zgadza. No, możemy różnie do tego podchodzić, tak? Natomiast w jednym z naszych odcinków, takich właśnie wykładów, opowiem, na czym polega eksterioryzacja, czyli stan OB, albo jak to się mówi, wychodzenie poza ciało. Proszę państwa, jak już mówiłem, przyjmuję cały czas ludzi, chociaż zmienia się nasza siedziba, zmienia się w ogóle wszystko wokół nas. Gdzie indziej będziemy już mieszkali nawet. To trzeba też powiedzieć. Ale pewnie będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej, bo kiedy Pan Bóg zamyka jedne drzwi, otwiera drugie, a nam tu otwiera całe wrota. Więc trzeba sobie powiedzieć, że w tej całej sytuacji zwariowanej także przyjmuję ludzi i ostatnio miałem panią, której dziewczynka zginęła. No, zginęła w wypadku samochodowym. Miała 17 lat. Nie wnikajmy w szczegóły. Ale to, co było niesamowite, to, co było piękne, to powiedziała, że ma piękne buty i że ma teraz butów tyle, ile chce.
Otóż jej mama potwierdziła, że jej córka zawsze chciała mieć pełno butów. Natomiast to taka rodzina, no nie tak sytuowana, żeby nie wiadomo ile butów kupować. Więc córka miała tylko dwie pary butów i zawsze mówiła, zobaczysz, ja kiedyś będę miała bardzo dużo butów. No i te słowa, które padają, tak, że mam dużo butów, były czymś niesamowitym, tak. Opowiada tam o jeszcze innych rzeczach, ale były naprawdę niesamowite. Proszę Państwa, rozmowa także nastąpiła z mężem. Z mężem, który odszedł po długiej, ciężkiej chorobie. Oczywiście ja tej choroby nie znałem, nie wiedziałem, że on przez pół roku już leżał. I pierwsze, co powiedział, to witam Ciebie, moja. On zawsze mówił, witam Ciebie, moja, to też było takie fajne, albo cześć, moja, mówił. A potem powiedział tylko, niech mów mi o żadnym łóżku. I to było takie znamienite, znaczy dobre, fajne, takie znamienne, o to może tak. Ponieważ on w tym ostatnim czasie, kiedy już leżał przykuty do łóżka, powiedział, jeżeli ktoś kiedyś powie mu coś o łóżku, no to chyba wyjdzie z siebie. Także proszę Państwa, te przekazy, te kontakty, które robimy tutaj dla Was, no mają u mnie bardzo duży wydatek energetyczny. To potrzeba dużo wysiłku, abym ja się z nim połączył. To nie jest tak, jak ktoś napisał, no nie chcę też kogoś urazić, ale ktoś napisał, ile kosztuje kontakt ze zmarłym moim tatą? No tak to nie działa, tak? Porozmawiajmy. Czasem ludzie do mnie piszą w problemach bardzo poważnych, trudnych, gdzie nie wiadomo za co się wziąć. To jest wydatek energetyczny. Poza tym przekazać matce sytuację dziecka, które jest po tamtej stronie, tak czasem bolesne, tak czasem osobiste, kiedy siedzimy razem obok siebie i kiedy ta matka zaczyna płakać, wręcz zanosi się szlochem, trzeba też ją opanować, wesprzeć, przytulić, podać, jak ja mówię, zestaw chusteczek do pierwszego otarcia łez. To naprawdę kosztuje dużo energii, dużo wysiłku i to nie może być tak, o, poszło. Proszę Państwa, także w tym czasie poszukiwania rozpoczęliśmy poszukiwania drogą bardzo online, bo to w Szwecji zaginął młody chłopak, 17-letni, bardzo poruszona matka wysłała apel poprzez znajomą do nas, żebyśmy próbowali go odnaleźć. No, jesteśmy w stałym kontakcie, poinformujemy Państwa, co z tego wyjdzie, bo cały czas pracujemy, działamy, pomimo zimna, mrozu, czy jak to mówią, tej pandemii. Po prostu trzeba działać, trzeba robić wiele dobrych rzeczy. A ponieważ wiele rzeczy dzieje się online, to pewien pacjent dzwoni do lekarza i mówi, panie doktorze, no bardzo się źle czuję. Lekarz odpowiada telefonicznie, a co się stało? No wie pan, jak chodzę po schodach, to bardzo bolą mnie kolana. Lekarz odpowiada, to ja zabraniam panu chodzić po schodach. Drugi mówi, proszę pana, jak się schylam, to łupię mnie w krzyżu. Lekarz odpowiada, proszę chodzić wyprostowanym, a nie schylonym. To tak mniej więcej działają nasze porady. Tak to wszystko działa. I znowu ktoś zrobił eksperyment. Nie ode mnie, ja to wyczytałem, ponieważ tam na internecie czasem można różne rzeczy wyczytać, głupsze, mądrzejsze, a jak kto woli. Że ktoś konsultował się z lekarzem i co chwila wymyślał mu jakąś inną dolegliwość i ten lekarz dobrze diagnozował. Na końcu lekarz powiedział, że jest bardzo zdziwiony, że pacjent ma tyle chorób, no ale skoro tak jest, to on przepisuje to i tamto. A tak naprawdę to ten człowiek po prostu z głowy wymyślał różne rzeczy. I tu się zastanowić możemy. Na tej zasadzie właśnie to polega, że troszeczkę nas tym wszystkim zostawiono, czy, żeby nie powiedzieć nieładnie, olano, tak? Pomyśleli sobie, a dacie sobie radę, a co wy w ogóle chcecie, a żyjcie jakoś tam. No i tak to niestety jest. To jest tak, jak lekarz mówi do pacjenta, no mam bardzo dobrą wiadomość,
Pan jest całkowicie zdrowy. Pan po prostu wziął i zwariował. Proszę Państwa, ja w tym wszystkim mówię dużo o Bogu. Dlaczego? Dlatego, że bez Boga za proga, jak to kiedyś mawiali nasi dziadkowie. Tu sytuacje, które wynikają z tych rzeczy, w jakich jesteśmy, muszą prowadzić do wielu refleksji, do wielu przemyśleń, do różnych jakichś skojarzeń, ale także i zatrzymania się czasami w tym biegu, w tym pędzie. Taki napis każdy powinien mieć nad swoim łóżkiem, gdy rano wstaje. Quo vadis, dokąd idziesz, Panie? Żeby zrozumieć, że nasze życie nie jest nasze, tak? Że my musimy dać coś w tym życiu, a nie lecieć za czymś. Nigdy nie biegajmy za czymś, zawsze idźmy ku czemuś i do czegoś, tak? To jest bardzo ważne. Dlatego mówię o Bogu, bo Bóg jest tu najwyższą istotą, w jakiej możemy zanurzyć swoje cierpienia, swoje bóle, żale. Myśmy przecież zrobili taki ładny odcinek o sile modlitwy. Będzie druga część, ponieważ bardzo dużo jest zainteresowania. Będzie druga część. I to jest to, tak? I kiedy mówimy o pomaganiu, a dla takim zdrowym, normalnym pomaganiu, to też musimy wiedzieć, że gdy nie ma Boga w tym wszystkim, to nie ma pomocy też. Pomoc musi wypływać z naszego serca, ale z miłości. A Bóg jest miłością. Z okazania dobrego serca, a nie z litości. Jak to kiedyś ktoś powiedział, z litości dobija się konie. No pewnie tak. Dlatego jeszcze raz mówię, że do wszystkiego, jeżeli dołożymy Boga, miłość, wtedy będziemy wielcy. A propos miłości, no cóż, są walentynki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że święty Walenty jest patronem psychicznie chorych. Ale to było dobre! To jest jedno. Kiedyś była noc kupały, kiedyś wianki się puszczało, tak? Na Jana, świętego Jana, na wianki. Dzisiaj mamy zamerykanizowane święto, gdzie nawet, przepraszam za wyrażenie, pasta do zębów opakowana w ładną wstążeczkę może być, prawda, jakimś prezentem dla ukochanej. Wybier zęby ukochanej, zanim się pocałujesz. Tego typu może być reklama, albo na przykład cudowne garki dla naszej żony, by wreszcie gotowała z sercem. Nóż, który może być wbity, twoje serce właśnie się stępił, więc ostrzałka o dwóch potężnych ostrzach każdy nóż stępiony wyprostuje dla twojej żony. I tak dalej, i tym podobne rzeczy. Proszę Państwa, świat, ja już mówiłem, kiedyś zwariował. Ja nie mówię, że złe są walentynki, tak? Tylko, że wiemy, czym jest patron, święty Walenty. Ale w ogóle dla mnie to jest takie zamerykanizowane święto. I znowu, prawda, mieliśmy kiedyś Dzień Kobiet, no znaczy mamy, była rąsia, buzia, klapa, medalik i goździk i jakieś tam rajstopki. Ja jeszcze pamiętam te czasy. No a teraz, prawda, wszyscy latają, bo są walentynki. To są komercyjne święta, które mają tyle wspólnego z miłością, co kangur z wielbłądem. Ale być może tak to jest. I proszę nie mówić mi, że jestem stary jakiś rumper, ramol i nie potrafię kochać i się bawić, bo kochać, bawić się można w każdym czasie. Natomiast jeżeli ktoś mówi mi, że jak twój świat wyglądał do tej pory, gdy nie obchodziłeś walentynek, odpowiadam, lepiej niż tobie się zdaje. Ale to tyle. Każdy ma prawo wyboru i każdy może powiedzieć, zostań moją walentynką. Jak to kiedyś było, Walentyna ta, co poleciała i zostawiła tego smugę dyma. To tak żartem śpiewano o pierwszej damie w kosmosie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że wspieracie nasze stowarzyszenie, że razem już tyle działamy. Mówię o mądrym pomaganiu, ale też o wspieraniu nas. Przecież nas tyle jest na Facebooku. Na Facebooku to jest nas tyle, że tak, mam tak zwanych, jak to się mówi, subskrybentów. Jakoś tak fajnie to wygląda. Ty mój subskrybencie. No może być. Tam jest naprawdę dobra suma. Mam tylu, no tak to się nazywa, znajomych na Facebooku. Więc gdyby każdy zamiast tam mówić pięknie, wiecie, to jest tak, szanowni Państwo, robimy zbiórkę na kamerę i są takie podpisy. Fajnie, że to robicie. Cieszę się. Czekam już na nowe filmy. No to dopiero się będzie działo, jak będzie nowa kamera. No tak, ale złotóweczkę chociaż. 50 groszy.
To już tak niekoniecznie. Albo ktoś pisze, no to się dopiero zacznie. No ale co się zacznie? No, zacznie się. A żeby się zaczęło, to trzeba zasiać, tak? Nie jesteśmy instytucją bogatą, wielką, która może kupić kamerę od tak sobie, prawda, jak bułki na śniadanie. Wszystko, co robimy, robimy no profit, pomagamy, a jak powiedziałem, to, że ja też pracuję i zarabiam, no to trzeba żyć. Ale ja generalnie z każdej prawie swoich zarobionych pieniędzy utrzymuję dom stowarzyszeniowy, stowarzyszenie, pomagam innym, jeszcze dokładam do tego, że gdzieś jedziemy, robimy, tak? Więc wiecie, szanowni państwo, wspierajmy się, bo wkrótce nie będzie naszych filmów. Tą kamerę, przepraszam za wyrażenie, szlak trafi. Nowa nie pojawi się, a na starej to lepiej nie kręcić. No, a też za chwilę opadną nam trochę siły do kręcenia tego, ponieważ propozycje typu skontaktujcie się ze Stalinem albo ciekawe, co by powiedział Hitler, naprawdę są trochę bardzo dziwne. Ktoś też napisał, czy mógłby mi pan wysłać numery do Dorotka? Przy wszystkim oświadczam, że się z panem podzielę. Mogę odpowiedzieć temu człowiekowi, wiesz, gdybym te numery to Dorotka miał, na pewno bym ci ich nie wysłał, sam bym sobie je zrobił i z nikim się nie musiał dzielić. Ale to tak nie działa. Jeżeli nie wiesz, na czym polega jasnowidzenie, to nie zadawaj takich głupich pytań i nie rób takich propozycji, bo jesteś trochę wtedy prześmiewczy. Ale tak naprawdę to jesteś sam do siebie prześmiewczy, bo po prostu próbujesz wykpić, że skoro nie przewidział numerów Totolotka, to znaczy, że nie istnieje przekownicja, czy patrzenie w przyszłość. A jakbyś zobaczył film, który nakręciliśmy, czym jest jasnowidzenie, może byś zrozumiał, że to tak nie działa. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego na ten nadchodzący tydzień, który ma być nieco lżejszy, jeśli chodzi o zimę, ale nadal mamy luty, jak to się mówiło, idzie luty, obuj buty. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu za wpłaty, za to, że Państwo są, że Państwo piszą, komentują. No, nawet czasami tak właśnie jak ten, który prosi o numerki Totolotka, albo ktoś mówi, czy da mi pan na jedzenie. Póki nie ma wulgaryzmu, wszystko przyjmujemy, rozumiemy. To tak jak nauczyciel mówi do ucznia, czy wy rozumiecie, Kowalski, co ja do was mówię? A Kowalski odwraca głowę do nauczyciela i mówi, ja oczywiście wszystko rozumiem, panie nauczycielu, tak? No więc nauczyciel mówi, to dlaczego tego nie robicie? No bo to, że rozumiem, to jest jedno, ale to, że nie ma sprzyjających warunków do zrobienia tego, to jest drugie. My mamy sprzyjające warunki do wielu rzeczy, do pomagania, do robienia czegoś dobrego. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i jak to mówią, Alleluja i do przodu.